Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Zoochozy. Zbliżamy się do końca obecnego przebiegu naszej rozgrywki. Wyrażaliście całkiem jasną chęć zobaczenia nowej gry plus, czyli drugiego kompletu zwierzaków jeszcze w ramach tej gierki. Zobaczymy. Nie mówię nie, nie mówię tak, ale jakby może powinienem skończyć moją erę obiecywania rzeczy, a potem nie wywiązywania się z tego, ponieważ tak mam parę zaległości, które przydałoby się jeszcze poprawić i naprawić. Dlatego się okaże. Na razie mamy sporo gierek. Gastrobot, Wukong, Silent Hill, Until Dawn. Fajnie by było, gdyby cokolwiek się skończyło, zanim nadejdą kolejne tytuły, ale na pewno chciałbym spróbować doprowadzić do zakończenia obecnego przebiegu. Dlatego, moi drodzy, zapomniałem się zmedykamentować. Moment. No, żeby nie było, że promuję tutaj jakąś lekomanię. Lecimy dalej. Zostawcie lajka, jeżeli lubicie Zoochozy, moi drodzy. Jesteśmy w miejscu, w którym zakończyliśmy poprzednio. Chłop wisi nam nad mielarką, ale szczerze mówiąc, wolałbym go nie przerabiać. Nawet jeżeli jest martwy od dawna, to szczerze mówiąc, nie chcę mieć na swoich rękach krwi, nawet ciał ludzi, którzy się tutaj znajdują. Mamy naszą reporterkę, która próbuje się nadal dobić do drzwi, które już ustaliliśmy, że raczej otworzy się tylko za pomocą, no cóż, skanu ręki. Ale jakiej ręki, nie mam zielonego pojęcia. Jedną rzecz za to odkryłem, związaną, uwaga, z odjazdem pociągu, ponieważ chciałem już pojechać do kolejnego wybiegu, ale nie udało mi się to, gdyż coś jest zablokowane. Biofilter jest zapchany. Nie wiem, co to za wydarzenie. Wydaje mi się, że znajduje się on gdzieś tutaj. Nie jestem pewien. Tutaj Bioface Filter. Bioface? Bioface! O, ręka kurwa wypadła! Co to jest? Yakuza Hand? Dodało mi się to do zadań. Odcięta dłoń! Z wężem, jakimś Ouroborosem, Jormungandem, wytatuowanym na wierzchu. Odcięta dłoń dodane. Fantastycznie. Zajebisty mamy teraz ten ekwipunek. Entrokura, mamy dyskietkę oraz odciętą dłoń. Zadania mówią... A, zadania kazały wyczyścić biofiltr. No, ale chyba jedną rzecz tylko możemy teraz zrobić. Użyć tej ręki tam, gdzie da się użyć ręki. Ciekawe jestem, czy w tym miejscu na przykład podziała? Nie jestem pewien. Interakcja? Mogę przyłożyć te łapy, goddamn! Nie, nie otworzy się. Cholera, to jest zamknięte, ewidentnie zaprogramowane na kogoś innego. Ale spróbujmy poczynić parę kroków do naszej koleżanki, a nuż się te drzwi otworzą. Zobaczymy, co tutaj będzie na rzeczy. O! Mignęło, cutscenka się odpaliła, więc może to będzie to. Wait, is this a human hand? Where did you get it? Nie zadawaj zbędnych pytań. Somehow I feel like... Well, never mind. Try to use it on a scanner. Dlaczego w ogóle w naszym filtrze w pociągu była ludzka ręka razem z jakimiś jelitkami losowo tam rozłożonymi? Tego nie wiem. I wątpię, żebym miał się dowiedzieć. Ohohoho, więcej fabuły, poproszę! Let's go! Jeszcze więcej czerwonych świateł. Gra dostała jakieś kolejne ze 2 albo 3 patche. Are you out of your mind? There's a parasite in you. You'll mutate soon. Do you think anyone will let you out of here? Anyway, it's up to you, but if I close this door, I won't let you in. No cóż, w tej chwili nie pozostaje mi chyba nic, jak spróbować wyleczyć samego siebie. Jeżeli zwierzęta udaje nam się ratować, to dlaczego nie mielibyśmy uratować też siebie w jakiś sposób? Chyba powinniśmy być w stanie. Kto to kurwa jest? To jest doktorek, pan doktorek Grubasek, ale parę innych rzeczy też tutaj się znajduje, włącznie z różnymi obrazkami mutacji i pasożytów. Halo? Kim tyś jest? Face. A pure maniac who lacks a personal life. And vitamin B9. That's Doc. My daytime shift colleague. For a daytime zookeeper, your doc has too many scientific degrees. I bet he's the head honcho here. Kto sobie w swoim gabinecie wiesza ogromne zdjęcie, podświetla je jeszcze, kiedy na zdjęciu stoi się naprzeciwko kurtyny z medalem obwiniętym wokół szyi. Ego top match ewidentnie. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Dyplomy. Clarence J. Summers. Poor CJ. O nie! Did you know him? No, why? Ha. No dobra, przykro mi CJ. Ewidentnie był to on, można poznać po wężu. Teraz już wiem, dlaczego ten tatuaż się w ogóle tam znajdował. Sara swoją drogą wygląda na zapłakaną. Nie jestem pewien... Kiedy ona w ogóle płakała, czy potem jak się obudziła, ponieważ nie mogło się to wydarzyć, kiedy wisiała do góry nogami nad mielarką, gdyż jej eyeshadow zciekł w dół, a kiedy była zawieszona do góry nogami, no to powinno jej pociec na brwi. Chyba, że im się to z wizją artystyczną nie zgadzało, to nieważne. Komputerek, ale nie możemy nic z tym komputerkiem robić. Mamy CJ-a, który ewidentnie tutaj był chyba naukowcem jakimś głównym w całym tym miejscu. Ten doktorek ma jakieś dyplomy, ale on ewidentnie też był niegłupi. Za co? Biologia molekularna komórki, co? Mamy też telefon.
Ty, telefon? Mogę gdzieś zadzwonić? Nie możemy poprosić o pomoc? Klatka. Wy, tak, dzwonimy. Nie pierdolę, muszę żonie powiedzieć, żeby nie wpierdalała tego mięsa. Dzwonimy do żony. Zadzwoń do Lily, lewy mouse button, lecimy, chuj w policję. Proszę, żeby ona nie zjadła jeszcze tego mięsa. Tell me, have you had dinner already? Oh, Paul, thank you. I decided to make roulade. The smell is all over the house. I can't wait for Gina to try it. Yeah! You guys haven't eaten it yet? No, it's still in the oven. Gina is sleeping, and I feel guilty eating such a delicious dish alone. Thank God. Lily, throw it away immediately. Paul, what are you talking about? Lily, darling, I'm sorry. No time to explain. My phone is about to die. Just do as I said. I'll be back home in the morning and I'll tell you everything. Ja wiem, że od wielu lat klepiemy biedę, ale absolutnie uratowanie żony powinno być teraz naszym priorytetem. Biorąc pod uwagę, że my możemy stąd w ogóle nie wyjść żywi, to niech chociaż oni przetrwają całą tę maskaradę, która ma tutaj miejsce. Mopik, coś do mycia, wielkie rury, szafka, z której niestety nic nie wyciągnę. Mogłoby tam być coś przyjemnego i fajnego. Torby z krwią. Tutaj mamy jeszcze tablicę, którą możemy obczaić, ale zagadajmy do Sary, albo najpierw popatrzmy się na to. Tak, byku, zdecydowanie, masz w sobie pasożyta, to nie jest odkrycie, które wymagało tablicy. Pingwiny, nosorożce, jelenie, żyrafy, hipopotamy, musy. No cóż, mamy tutaj bardzo zaawansowane badania. Prosto z głowy aż do dupy przechodzi jakiś wyformowany pasożyt. Dobra, Sara. Ty, faktycznie, skąd wziąłem dyskietkę? Okej. You're not a hacker by any chance, are you? Czekaj, odpalić zaraz zielony ekran i zhakuję. Damn. Then we're at a dead end. Słucham? Time to deal with another mutant. Fuck. Let's still call the cops. At least they'll get us out of here. I'll think about it. Aha, a co jeżeli policja jest tak naprawdę elementem całej tej układanki? Co jeżeli współpracują z doktorkiem i współpracowali z CJ-em? No dobra, koleżanko, no to ja zostawiam cię tutaj samą w takim razie. Spróbuj to wszystko zhakować. Ewidentnie mi wyglądasz nawet na hakerkę. Nawet ten twój rozmazany make-up troszeczkę dodaje ci takiego hakerskiego vibe'u, więc ty sobie tutaj radź. Ja niczego nowego stąd nie wyciągnę, żadnych kolejnych fiolek, leków tutaj nie znajdę. Więc zapierdalamy przed siebie i jedziemy do pingwinów. Ostatnie zwierzęta, które mamy w tej chwili do ogarnięcia. Chłopa nie mielimy. Poradzimy sobie jakoś inaczej, kiedy będziemy musieli wyleczyć zwierzaka. Załadowałem sobie już tutaj te wszystkie pingwinie rzeczy. Mięsa mamy tutaj chyba całkiem sporo. Czekajcie, pingwin, mamy dużo ryb. 2 kilo, a 12 zapasu. Możemy chyba jechać, co? Myślę, że możemy jechać. Panel sterowania zatem. Żyrafa, walabia, goryl są zdrowe. Jedziemy do pingwinów, więc let's fucking go! Zobaczymy, jak to się dla mnie skończy. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że pingwin będzie zmutowany. To się nie może inaczej skończyć. Dziwne by to było, gdyby gra nam rzuciła w poprzednim, jakby w poprzednim tym wybiegu, enclosure ciągle mam w głowie, ale to jest wybieg po polsku zmutowanego zwierza, a teraz byśmy się mieli zająć kompletnie zdrowym. To by się raczej nie kalkulowało. No ale dobra, let's go zatem. Przygotujmy żarcie na dobry początek, potem sobie podzwiedzamy dookoła. Mamy pingwinki, więc ugotujmy trochę karmy. Musimy odciąć dwa. Zwierzęta wymiotują, jeżeli źle odepniesz. Waga całkowita 12. No chyba was pojebało. Czy ja powinienem był sobie załadować tego mniej? Czy wszystkie te... O Boże, te ryby w ogóle sprasowane ze sobą. O, świetnie. No dobra, to mamy 6. Tutaj będziemy mieli 3. Więc może jakoś tu? Nie! Przegiąłem! Ile ja uciąłem? 3? Naprawdę? Dobra, usuń karmę, jolo. Tak, tak, tak. Chcę wyrzucić jedzenie. Czy jesteś pewien? Tak, zatwierdź. Karma usunięta. Jedziemy jeszcze raz. Może będzie prościej. Kroimy ponownie. Nie będę musiał jeszcze raz iść do tych pingwinów, więc teraz mamy 9. Mniej więcej tutaj będzie 4,5, więc w połowie połowy będzie 2,25, więc spróbujmy jakoś... Tak, może? Dobra, udało się, prawie perfekcyjnie, tylko 6% odstępstwa, więc jest git. Dobra, karma zrobiona w takim razie, tererere, ją mamy tutaj już do wiaderka wrzuconą, naszego dartgana mamy przy sobie. Mamy też to,
Nie jestem pewien, czy będzie mi w ogóle potrzebny taki lek konkretny. Nie chcę go na razie używać. Mamy klatka Paula? Zajebiste tłumaczenie. Zapewne było tutaj cell. Tylko, że cell to jest, nie wiem, albo cela, albo klatka, albo ewidentnie telefon komórkowy, ale tego to już nikt nie przewidział. Dobra, bierzemy w takim razie nasz koszyczek i jedziemy do pingwinków. Zobaczymy, jaką straszliwą mutację teraz będziemy mieli okazję oglądać, bo jak nic, któryś z tych pingwinów będzie srogo popierdolony. Inaczej się to nie może skończyć. Tutaj mamy za to jakiś dział chemiczny, nic więcej tutaj do pozbierania nie widzę na drodze do pingwinów, ale zanim będę jechał wózkiem, to przejdźmy się po prostu, sprawdźmy, o, ten pokoik na przykład, tutaj mamy kolejne jakieś chemiczne rzeczy do popodnoszenia, tutaj mamy kolejne PDA, Anthony Hopwood, kolejna dyskieta do przeczytania, zobaczmy, co tym razem odkrył. Cholera, dzieje się ze mną coś dziwnego, mam niekontrolowaną chęć zjedzenia tego surowego mięsa. Nagle chwyciłem kawałek i zjadłem go prawie bez żucia, ten słodki posmak w ustach. Tak, no, bardzo się dzikie robi każde stworzenie, jakie tylko ma tego pasożyta w sobie, bo domyślam się, że pan Hartwood, czy jak mu tam było, też został zarażony przez doktorka. Jaki jest w ogóle sens tak naprawdę jakby zatrudniania tych wszystkich ludzi, których tutaj przyjmują, jednego za drugim do opiekowania się zwierzętami, jeżeli ostatecznym celem jest zaaplikować im pasożyta i pewnie po prostu obserwować przebieg tego wszystkiego. Jakie dokładnie ma cele doktorek? Tego się chyba szybko nie dowiemy. Dobra, znaczy, mam nadzieję szczerze, że się dowiemy, lecąc dalej z fabułą. Liczę, że tutaj razem z naszą panią dziennikarką uda się nam jakoś odkryć prawdę. Ona się jakaś taka strasznie wychillowana wydaje być w toku tego wszystkiego. Jasne, płakała, prawie ją zmieliliśmy, ale mam wrażenie, że powinna gorzej to znosić, chociaż kto wie, jakie gówno tutaj już widziała, kiedy była tutaj robiąc ten swój reportaż, chociaż może skąd inąd jeszcze ją porwali. Ja pierdolę, ile tych pingwinów jest! Zwariowaliście? Daisy, Luna, Coco, Tinker, Misty, Rocky! Może uda się uratować tego pingwina zmutowanego, który niewątpliwie tutaj będzie, bez konieczności poświęcania któregokolwiek, ale to muszę się wyrobić ze strzeleniem go lekiem. Otwórzmy zatem wybieg. Otwórzmy wybieg. Dobra, rozpoczynamy badanie zatem. Dużo gówna będzie do zebrania, dużo próbek krwi do pobrania. Ojejo, jakie urocze te pingwinki, siema! A jest tutaj może pesto? Chciałbym zobaczyć pesto. Nie, nie będzie chyba pesto. Jeżeli nie słyszeliście, pesto to jest rekordowo gargantuiczny pingwin, który w jakimś chyba amerykańskim zoo się urodził niedawno. Mimo iż jest młodziakiem, jest malutki, to jest gigantyczny jak na razie. Dobra, jedzenie zaaplikowane. O Jezus Maria, tutaj już oczywiście żygają dookoła. Dobra, odkładamy wiadro w takim razie, zabierzmy się za badanie temperatury. Kogokolwiek tutaj damy radę zbadać, mam nadzieję, że uda się w miarę sprawnie. Zobaczmy, którego przeskanujemy teraz, jeżeli będą się w ogóle trzymały tutaj mniej więcej w zasięgu. Jak one śmiesznie brzmią, jak zasuwają! Rocky niestety raczej ciężko się tutaj trzyma, ale dobra, ustawmy się w takim razie z tej strony. Kiedy one będą wpierdalały, ja będę badał i temperaturę. Większość wydaje się trzymać całkiem nieźle, szczerze mówiąc. Na pewno tamten jeden ma małe problemy. Z Luną git, Misty git. Dobra, kogoś jeszcze mamy tutaj pewnie do przebadania. Nie jestem do końca pewien. Tinker, tego nie przebadają. Dobra, Tinker. On może mieć jakieś jeszcze ichniejsze objawy tutaj, szczerze mówiąc. Chociaż może po prostu tak się poruszają pingwiny, nie jestem pewien. Dziwne odgłosy wydaje na pewno. Idź tam sobie powpierdalaj, trochę jedzonka, zajebiście. Tam jeszcze jeden jest oczywiście, kurwa, no, cały czerwoniutki. Ale musimy... A nie, ten już jest zbadany, przebadany. Czy ja zebrałem w takim razie? Dobra, cała temperatura zmierzona. One przerażające odgłosy wydają. Żygają tutaj ciągle. Ten to w ogóle ma jakieś fiolety przy głowie. Rocky, czy ty będziesz tutaj prowokatorem transformacji, która będzie miała miejsce? Obawiam się trochę, że tak. Patrzę nawet na twoje kolory i wydajesz mi się podejrzane, ale może to lampy po prostu okoliczne taki efekt dają. Dobra, temperatura wydaje mi się zbadana. Wydaje mi się, że tylko Rocky będzie miał tutaj jakieś problemy. Czy ja mogę zobaczyć ich status teraz? Jak sobie to podłączę? Tak, Rocky jak na razie, no średnio sobie radzi. Ale hej, jest powiedziane, z tego co gdzieś widziałem, że wszystkie nasze... Czekajcie, to jest do dźwięku? Tak, to jest do dźwięku. Że jeżeli pingwiny są chore, to wszystkie będą miały dokładnie te same objawy. Zakładam więc, że nawet nie musiałbym badać żadnego innego poza Rokim, bo każdy, który byłby chory, zapewne miałby już temperaturę rozpieprzoną. Ale wiecie co, spełnijmy swoje zadanie w 100%. Przebadajmy każdego pingwina. Czy ten tutaj właśnie się zheftał, czy mi się wydawało? No niby tak, nie wiem z czego to może wynikać. Mam nadzieję, że jedzenie tutaj przygotowałem jak należy. Tutaj widzę, mamy miejsce, gdzie one śpią. Czy one się ładują po prostu do tych, nie wiem, okrągłych miejsc? Jak stacja dokująca dla pingwina, trochę dzikie. Dobra, nie oddalaj się, skanujemy. Daisy, gotowa, zadanie wykonane. Każdy dźwięk został zebrany.
No to jeszcze krew tylko musimy od nich zassać. Mam nadzieję, że będą współpracowały i nie będę zmuszony jakkolwiek do nich strzelać tymi uspokajającymi strzałkami. Słyszałem, że być może potencjalnie niestety trik, którego używałem wcześniej, żeby sobie jakby pobrać krew od innego zwierzęcia, z innego miejsca, może już nie funkcjonować i będę musiał operować w bardzo szybkim tempie i przygotowywać te leki w momencie, kiedy będę sobie musiał radzić z mutantem. No ale to się dopiero okaże. Rocky, byku! Weź się zatrzymaj na chwilę, ja potrzebuję dobrego momentu, kiedy on po prostu będzie chillował bombę. No nawet jedzenia nie może przyjmować, to jest frustrujące trochę. Patrzeć na niego, wyżygał się do żarcia i to teraz dalej to wpierdala. Rocky, mordo, dasz sobie pobrać krew? Czekaj, jak zadanie wykonane? Które zadanie wykonane? Aha, dobra, dopiero teraz wszystkie się najadły, co? No pingwiny nie chcą trochę współpracować, mimo że są takie cholernie wolne, no to nie pobiorę krwi od Rockiego. Póki, szczerze mówiąc, nie uda mi się go zatrzymać jakkolwiek w miejscu. Gówna do wessania to oczywiście nie tym narzędziem. Dobra, wiecie co, zajmijmy się innymi pingwinami. Czy one będą tutaj tak zasuwały w nieskończoność? Pójdą może czasem spać? No załadowały się do tych stacji dokujących i czekają sobie po prostu. Stoją w miejscu, gapią się przed siebie. Dobra, pobierzmy wszystkim krew, zobaczymy. Może znowu tutaj dżuma się jakaś trafi, czy coś jeszcze bardziej pojebanego. Jeżeli będzie miał wszystkie symptomy, no to to oznacza dżumę. To już mieliśmy z tym doświadczenie w przypadku goryli, chociaż tam nikt nie zmutował. Wiem, że tutaj jest jeszcze jakaś taktyka na uspokajanie tych zmutowanych zwierząt za pomocą jakiegoś mięsnego pożywienia, no ale wolę nie mielić człowieka, żeby zrobić jakiekolwiek jedzenie tym wszystkim zwierzętom. Bardzo jest to niemiła taktyka. Daisy tutaj się czymś zainteresowała. Od kogo jeszcze krwi potrzebuje? Nie mam zielonego pojęcia. Czym jest ten pytajnik na końcu? To chyba oznacza, że jeszcze nie pobrałem krwi, albo że jeszcze jej nie przebadałem. Tak, bo Daisy chyba już zassałem. Tinkera jeszcze nie zassałem. O, to mi... Koko, dobrze, złapałem koko. One sobie tak lekko człapią dookoła. To w ogóle ręce naszego bohatera, widzicie, jakie są obrzodzone? Tak, one chyba dostają pytajnika w momencie, kiedy pobiorę krew, ale jeszcze ta krew nie jest zbadana, co? Tak, dokładnie. Dobra, Lunę. Przydałoby się wypatrzeć Lunę w momencie, w którym się zatrzyma. Tinker i Luna jeszcze mają krew niepobraną. Jak one kwękają z każdym swoim krokiem. Całkiem urocze, muszę przyznać. Rocky oczywiście się tutaj nie ma zamiaru zatrzymać. Cały czas tylko chodzi i hefta. Nie pomaga mi to w pobraniu jakiejkolwiek krwi do badań. Gówna to jest najprościej wessać. Krew jest najtrudniej pobrać. Ale kto wie, może Rocky właśnie idzie na przykład wychillować sobie bombę i pójść spać. Razem z Tinkerem. Potem to już myślę... O, Misty... A nie, Misty już krew pobrałem, bo ma pytajnik. Dobrze, Rocky, idź, uderzaj w spanko. Skup się na jakby hibernacji swojej chwilowej. O, dobrze, Rocky. Mamy, Rocky sobie śpi przez minutę 12. Dobra, Rocky. Wiem, przerwę ci troszeczkę twój slumber. Chyba, że nawet nie drgniesz w momencie, kiedy krew pobiorę, ale to by było akurat całkiem szalone. Powinien się raczej obudzić. Ja mu też czerwonemu możemy teraz trochę krwi zassać. Tinkerek, let's go. Przykro mi, że wam zakłócam wasz odpoczynek, ale uwierzcie mi, doktor Tivur nie robi niczego, czego celem nie byłoby tylko i wyłącznie wasze dobro, moje wypingwinki. Dobra, krew pobrana. Zobaczmy. Wszystkie, większość ma pytajników. Pytajnikami już zapełnione swoje statusy. Koko też. Rocky, Misty ma pytajnik. Została Luna. O, i Luna teraz idealnie się ustawiła. Let's fucking go. Okej, to tylko żyganie, już bałem, że słyszę jakby odgłosy gliczującego się pingwina. Cała krew pobrana? Wydaje mi się, że tak. Zadanie powinno być w tej chwili wykonane, chociaż będzie pewnie wykonane dopiero... Czekajcie, ile jest pingwinów? Ja mogę sobie ekwipunek sprawdzić, ile tej krwi już zebrałem. O Jezu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć było pingwinów? Kurwa, nie mam zielonego pojęcia, ile jest miejsc do spania. Jest sześć miejsc do spania. Zakładam zatem, że tak... Daisy tutaj ma już pytajnik, tam nie mogę w ogóle przejść, więc to mi trochę ułatwia poszukiwania i sprawdzanie terenu. Daisy, Rocky, Tinker, Misty, Coco, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No chyba jest sześć pingwinów i chyba całą krew udało mi się pobrać w tej chwili. Dobra, lećmy po odkurzacz, wesimy trochę gówien. Ciekawe jestem, jak będzie wyglądał zmutowany pingwin. Niestety Rocky zapowiada się na to, że no ciężkie czasy go nastały. Ciężkie czasy ogólnie nastały. Jego spotkały ciężkie czasy. Nie jestem pewien, czy wszystkie pingwiny się zdążyły wysrać, ale zobaczymy. Jak będzie sześć gówien, to znaczy, że wszystkie. Więc mamy teraz drugie. No dobra, Luna, przesuń dupsko. Wsysam kupę. Dwa. Też liczycie gówno, jak wciągacie je odkurzaczem? Trzy. Nie życzę nikomu, żeby wciągnął gówno odkurzaczem. Cztery.
Okej, nawet mam pytajniki teraz zaznaczone na tym, czyjego pingwina gówno zdążyłem już wciągnąć. Mówiłem, jakieś patche ostatnio się pojawiły do tej gierki, które mają usprawniać troszeczkę niektóre aspekty. Interfejs lekko też popoprawiali, więc chyba to była jedna z tych rzeczy. Bo wcześniej tych pytajników nie kojarzę. To jest chyba piąte gówno. Czy któregoś jeszcze tutaj z tutaj moich delikwentów nie wessałem? Raczej tam gdzie śpią, to nie srają. Ta dwójka ogarnięta. Rocky też ma próbkę zebraną. Luna, Daisy, Tinker. Nie wiem, czy on się nie wystrał, czy jakby tego jeszcze nie znalazłem. Nie powinno być to aż takie trudne do zlokalizowania, szczerze mówiąc. Leży gdzieś na ziemi i sobie czeka na wessanie. Ale przebiegłem tędy, przebiegłem tamtędy, patrzę się po ziemi, nigdzie tego nie widzę. Ho. Gówno. Gdzie jesteś? Dobra, chyba może się po prostu Tinker jeszcze nie załatwił. A nie, tutaj leżało przecież przed wejściem. No tak, wróciło do mojej pamięci w ostatniej chwili. Dobra, chyba wszystko wessane, tak mi się wydaje, co? No nie pokaże mi tutaj tego, te próbki tutaj mamy wszystkie 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Mamy krew, mamy gówno, mamy zbadany dźwięk, mamy przebadane jeszcze, znaczy nakarmione. Tak, tak więc możemy chyba wydupcać. Nie, temperatura, dźwięk, gówno i krew. Okej, Rocky, zobaczymy, co dokładnie ci niestety dolega, bo coś na pewno, a potem spróbujemy uratować wszystkich twoich przyjaciół i jednocześnie ciebie. Niestety, jeżeli zdąży kogokolwiek wpierdolić, to poczuję tutaj, że przegrałem, ale prawda jest taka, że muszę tylko jeden lek zrobić. Muszę tylko i wyłącznie wykonać ten lek dla zmutowanego zwierzęcia, bo jak nic, on będzie tym, który zmutuje i będzie jedynym, który zmutuje. Tak więc się okaże. Czy zdążę po prostu to wszystko uczynić i wykonać ten lek, zanim się pan mutant pojawi? Może nawet uda mi się już w tej chwili, wiecie, odłożyć ten odkurzacz, kliknąć tą dźwignię w środku, żeby wjechać wózkiem do środka, żeby móc w ogóle stąd odjechać. Zobaczymy, czy oni to w patchu zmienili, czy dam radę znowu ten lek przygotować w jakimś po prostu innym miejscu. Czy ja mogę zmienić w tej chwili wybieg? No mogę sobie pojechać do goryli, ale nie, to muszę sprawdzić po tym, jak zdeponuję krew. Mamy już zbadane to, zbadane tamto, możemy włożyć wszystkie fiolki, zadanie wykonane, gówno wessane. Sprawdźmy zatem objawy, co? Wylecz zwierzęta. No dobra, ale zanim wyleczę zwierzęta, czy mogę w tej chwili pojechać na inny wybieg? Na przykład, no na przykład do żyraf? Chyba kurwa tak! Pingwiny na razie się trzymają. Póki nie wyjdę z pociągu, nie będę miał zespawnowanego żadnego zmutowanego pingwina. Dlatego ja wykorzystam tę cudowną okazję, żeby zachachmycić sobie próbkę krwi od którejś z żyraf, ponieważ one są bardzo wychillowane i bardzo chętnie ze mną współpracują. Porada od Przemysława nadal okazuje się być topowa. On powiedział, że kiedy robił nową grę plus, nie pozwalało mu na takie machinacje i manipulacje. Nie wiem, czy to jest cheese, czy to jest taktyka, która faktycznie, powiedzmy, jest dopuszczalna w tym przypadku, ale u mnie działa, tak więc ja się cieszę. Nie muszę tutaj też wózkiem przyjeżdżać, wystarczy, że włożę mojego PDA-a, wytaj na wybiegu, otwórz wybieg, dobrze, pozwoli mi wejść i pozwoli mi zassać krew. Dlatego zaraz pójdziemy sobie do śpiącej żyrafki, dziabniemy ją w dupsko, weźmiemy trochę krwi. Podoba mi się to, że naprawdę do zrobienia jakiegokolwiek leku po prostu potrzebna jest mi krew. Nie żadnego konkretnego zwierzęcia, tym razem Paul będzie naszym dawcą. Nie wiem w sumie, którą żyrafę dziabnąłem poprzednio, może nawet dokładnie tą samą. To teraz najważniejsze będzie jedno, zlokalizować dobrą chorobę po tych wszystkich symptomach. Nawet nie sprawdziłem jeszcze, jak one dokładnie wyglądają. Może jeszcze jedną żyrafę dziabnę, weźmy sobie dwie próbki krwi, tak na wszelki wypadek. Nie będę tutaj raczej uderzał w bardzo ambitnym kierunku stworzenia dwóch różnych leków i decydowania na ostatnią chwilę, czego powinienem użyć. Mam nadzieję, że nie będę miał takich wątpliwości, jak miałem poprzednio, tylko będzie to troszeczkę jaśniej wskazywało na to, czego powinienem użyć, bo te tam alergie pokarmowe, no ostatecznie dziabnąłem i się udało i wszystko było git. Ale kto wie, na co tam nasz jeden pingwinek choruje. Jak w ogóle będzie wyglądał? Czy ten będzie skurwiel znikał? Mam nadzieję, że nie. Ostatecznie fakt, że postrzeliłem go. O, coś tu jest? A ten storage, to ja chyba już badałem już chyba ten storage? Nie jestem pewien. Pozwoli mi to otworzyć? Ty, tak. Czy ja byłem w tym pokoju? Czy to nie było tak, że poprzednio miałem to zamknięte? Ło kurwa, ile tutaj zasobów jest? Jestem prawie pewien, że poprzednio, kiedy próbowałem tutaj wejść, to mi nie pozwalało. A tutaj tyle rzeczy, kurwa, leży do podniesienia dookoła. Do kraftowania tony różnych leków. Niebieskie, takie srakie tranquilizery, inne gówna. No dobra. Wchodzi tutaj nie wchodziłem, ale też telefon nie dzwonił, kiedy się bujałem dookoła, tak więc to się okaże. Lećmy zatem. Jeszcze raz. Wracamy. Teraz możemy w sumie tak naprawdę w tej chwili już...
Nie, dobra, wiecie co? Pojedźmy do pingwinów, wylądujmy tam na miejscu. Dopiero w momencie, kiedy zdiagnozujemy te pingwiny i przepatrzymy przez te wszystkie symptomy, które one prezentują, powinno się wydarzyć coś związanego z mutowaniem tego oto pingwinka. Całkiem ładna w ogóle okolica tego zoo jest i jaki teren przepotężny. No dobra, jesteśmy na wybiegu pingwinowym. Zbadajmy zatem symptomiska. Mogę odłożyć tak naprawdę moją strzykawę, żeby nic mi się nie pomyliło. Jedyne, czego będę potrzebował, to moja wyrzutnia. Tak więc badanie. Odpalamy komputer. No i co? Diagnostyka. Mamy pingwiny. Jedyne, znaczy przepraszam, co on? Temperatura oraz dźwięk. Ło kurwa, no to mamy tylko jedno. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. What the fuck? Zapalenie opon mózgowych, które jest stanem zapalnym błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy często wywoływanym przez infekcję. Więc wytwarzanie. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych brzmi akurat całkiem jakby prosto? Prosto do zdiagnozowania. Dobra, dżuma, infekcje rotawirusowe, zapalenie opon mózgowych, co? Sepsa, jestem prawie pewien, że to będzie mutant, więc od razu szukam leku, który właśnie będzie najlepiej się nadawał do tego. Mam w cholerę tych zasobów, więc czemu nie miałbym od razu sobie zrobić tego immunotoxis feralis? 3 sztuki, mamy akurat jedną tam próbkę, wyjdźmy zatem z tego. Immunotoxisa mamy gotowego, weźmiemy sobie wszystkie trzy fiolki, wyciągniemy naszą broń, przeładujemy się na immunotoxisa feralis. Nie, teraz mamy entrocura, teraz możemy teraz kliknąć R. No i cóż, zapierdalamy chyba przed siebie, zaraz się okaże, czy mamy tutaj mutanta, czy nie mamy tutaj mutanta. Ale się upewnię, czy ja dobrze przeczytałem, immunotoxis feralis będzie na zapalenie opon mózgowych. Diagnostyka, te dwa symptomy Rockiego. Czyli temperatura oraz dźwięk, gówno w porzo, krew w porzo, zapalenie opon mózgowych. Immunotoxis, to było immunotoxis feralis, pasożyt naśladujący zapalenie opon mózgowych, zapalenie opon mózgowych. A ja mam immunotoxis feralis, tak? Nawet tu na fiolce widać, kiedy jest załadowana. Immunotoxis feralis. Chyba jestem gotowy. Hej, jebło mutantem! O kurwa, dobra, leć pingwinie! On kurwa dosłownie będzie leciał, ma skrzydła jebaniutki! O chuj, dobra, dam radę go trafić w powietrzu? Mam tylko 3 fiolki! Dobra, czy on będzie lądował, żeby napierdalać swoich kolegów? Powinienem go tutaj śledzić? Spróbować wyprzedzić? Czy on będzie się znajdował na ziemi? Jak duża jest szansa, że go kurwa nie trafię? Nie masz ochoty wpierdolić na przykład Luny? O chuj, chyba ma ochotę któregoś wpierdolić. Ej, ej, mordo, na spokojnie! Weź, kurwa, osiądź na ziemi! Co ty taki szczwany jesteś? Dobra, okej, jakby nie jest super creepy, ale... Ale lata! O, nie blokujcie mnie, pingwiny! Tararara, dawaj na ziemię! Kiedy ty się, kurwa, zatrzymasz? Łoj! Okej, dobra, tam jest! O, kurwa, dobra, biegnie któregoś ojebać pewnie. Chuj, ciężko go trafić, bo lata! Pierdolone pingwiny, nie blokujcie mnie! Czerwone światło też na pewno nie pomaga. Osiądziesz kiedyś, czy nie osiądziesz? On ma tendencję do przyspieszania momentami straszliwie. Nie wiem, kiedy będzie najlepszy moment, żeby go w ogóle złapać. O, co tam, szybujesz? Tererere. Dobra, teraz jest tutaj. Ale kurwa, trafić go to naprawdę jest wyzwanie! No nie no, ani jednego strzału jeszcze nawet nie oddałem. Czy ja powinienem zaryzykować i po prostu pierdolnąć, kiedy jest... On się zwiesza czasami w powietrzu, mam tutaj całkiem dobry widok na niego z różnych perspektyw, ale nie chcę zmarnować strzałki, szczerze mówiąc powinienem był zrobić więcej. O! Gdzie teraz polecisz? Gdzie teraz będziesz? O! O kurwa. Chuj ujebany, no daj! Ja jestem niezdecydowany, ale to dlatego, że wiecie, mam 3 strzałki i 3 szanse na to, żeby go trafić. On strasznie szybko lata. O, czemu wcześniej nie poszedłem do pingwinów? Może jakbym poszedł do drugich pingwinów? Nie, bo nie miałem ryb. Nie, miałem chyba ryby, tylko mi się wydawało, że nie mam ryb. Dobra, on się tak zatrzymuje na chwilę, kiedy drze pizdę, ale potem ląduje i strasznie szybko zaczyna zapierdalać. Muszę szczerze do niego najebać w momencie, kiedy wisi w powietrzu i drze pałę. To będzie jedyny moment sensowny. Dlatego... No, byku. Tam się zatrzymasz? Kurwa! Ej, ty, znowu byłem niezdecydowany! Znowu ląduje i zaczyna biec i wznosi się, kurwa, w powietrze. O! Ja jestem zjebany. Wybaczcie mi, ja nie chcę, żeby to tak wyglądało, ale cały czas tak wygląda. Boję się wystrzelić. Jak ksiądz, kiedy obserwuje go, kurwa, ktoś z kuratorium. A, dobra, udało się, w końcu pierdolnąłem. Chociaż raz.
Dobra, ale tak, on się zwiesza na chwilę, drze pałę i wtedy jest dobry moment, żeby oddać mój strzał. Jedna strzałka zaaplikowana! Zdecydowanie nie mamy już serduszek, które dostają tarcze dookoła siebie, tylko mamy straight up po prostu... No kurwa, nie mogłem wycelować, bo byłem w sprincie! Oho, dobra, znowu jest na ziemi. O! Kurwa, nie, dobra, nie byłem pewien tego strzału. Czy ta strzałka jest hitscanem? Czy ona musi przelecieć kawałek, czy wystarczy, że po prostu wyceluje w dobrym momencie i będzie git? Już myślałem, że dobra, no wejść tutaj na górę, przez to straciłem trochę czasu. On tutaj momentami... O! Okej, okay, oberwał drugą, załadujmy trzecią. On w ogóle nie próbuje mnie atakować. Nie, przepraszam, próbuje! O! Wydarł na mnie pizdę, daj mi spokój! Jak on się w ogóle... Insan, Gliamacytofrost? Kurwa, gdzie ja jestem? Co się dzieje? Podniósł mnie, ty jebany mnie przenosi. Ryanair! Nawet lepsze warunki niż w Ryanairze. Puszczaj mnie, kurwa! Byku! Nie wpierdol żadnego innego pingwina, kiedy ja się próbuję pozbierać stąd. Ej! No tak, żygańsko, ja się muszę poprawić na fotelu. Nie wpierdol innego pingwina, ja już cię tu kurwa mam, panato. Bum! Leczenie, 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 niech ci się pozmienia w głowie! Pasożycie won! Woohoo! Dziękuję bardzo! Rokiego trochę tutaj pojebało. Przepraszam! A nie, to... O kurwa, ty! Co jest? A Tinker nie miał żadnych objawów, ale i tak zmutował. O! Dobra, tu ja muszę zrobić jeszcze standardowy lek. Ty, bo to był Roki. Jo! Dobra, moment. Po kolei. Nie sądziłem... Ty! Pojebałem się imiona pingwinów, nie skupiałem się na tym kompletnie. Zobaczyłem mutanta, to walczyłem. Ale były dwa chore pingwiny. Ale jeden był ukrytym mutantem. Symulował brak jakichkolwiek symptomów. Ale czy ja nie mówiłem czasem, że jeden z pingwinów wymiotuje i jednocześnie jest jakby... Że wymiotuje, ale jest niby zdrowy? To było kurwa dokładnie to. Dobra, standardowy lek na zapalenie opon mózgowych jest mi potrzebne w takim razie. Szybkie wytwarzanie, lecimy, wyleczymy pingwinka i będzie git. Więc polećmy do tych normalnych leków. Rotawirusy, tutaj mamy dżumę, migreny, zapalenie opon mózgowych, neuromedyk. Stać mnie, jak ja mam zajebiście dużo w ogóle tych wszystkich chemikaliów. Czemu tak dużo tego jest? Tego nawet nie wiem. Dobra, zaraz wszystkie pingwinki będą zdrowe. Mamy neuromedyka, załadujmy go w takim razie do naszej wyrzutni. Tego jednego chorego pingwinka to już na lajcie uda się uratować. Ale cieszę się, wszystkie pingwiny żyją! To jest mój wielki, osobisty sukces dnia dzisiejszego. Roki był chory, nie? Okej! Okay. Czyli biedny Roki był chory standardowo, ale Tinker, skurwiel, był ukrywającym się pod pozorami zdrowości mutantem. No i co? No i gituwa! Wszystkie zwierzęta wyleczone i każde uratowane. To jest najważniejsze. Nie popełniłem już błędu, który przy walabiach miał miejsce. Dalej płaczę za tą jedną walabią. Tererere, notatki więcej tutaj nie widzę. Tutaj jakiś eksperyment jeszcze eksperymentalny. Leki nie działają na okazy w fazie frustracji. Proces patologicznego podziału musi zostać zakończony. Dobra, tutaj nie żadnych innych nowych informacji nie wyciągnę. Kurwa, ale jestem zadowolony! Udało się! Pingwiny ukończone! Ale czy to oznacza, że my po prostu teraz wyłączamy ten nasz wybieg, zamykamy go, lecimy z powrotem do głównego huba? No tak, wyjdź, ale myślałem, że będę miał tutaj opcję zamknięcia wybiegu. A nie, bo drzwi są rozjebane przecież przez mutanta, to nieważne, nie było tematu. Pingwinki, proszę być grzecznymi! Telefon? Pokazało się zielone. Ktoś dzwonił? Nie słyszałem. Hey Paul, to jest Mrs. Summers. Did you find anything? Miss Summers. I'm sorry to say this. But it seems something terrible has happened to your husband. I found his hand. Just his hand. Cudowna informacja dla żony. Oh God. Miss Summers, are you there? I understand you're in shock right now, but please call the police. Tell them that I and the journalist Sarah Watkins are locked in the old zoo. Sarah Watkins? Seriously? Is CJ messing around with that slut again? Well, now everything's clear to me. Znowu? Tell her that these idiotic pranks won't work on me this time. You found CJ's hand? Let that bastard try to come home. I won't just cut off his hand. I'll cut off his dick.
Jest to bardzo zasadne podejście, doskonale Lindę rozumiem, ale trochę chyba inaczej będzie śpiewała, kiedy zda sobie sprawę, że to niestety nie jest żaden prank, a ja mówię kompletnie szczerze, że jej mężuś, no nieważne z kim się zabawiał przed śmiercią, ale jedyne co z niego, o, zostało to ręka, żygańsko na korytarzu. Nie wiem co teraz, jesteśmy tak bardzo już zmutowani, że zaraz wyskoczy nam kurwa trzecia noga, albo piąta noga, albo nie wiem, dostaniemy skrzydeł, rozdziawi się nam paszcza na cztery części i co wtedy, co dalej, nie wiem. Jedziemy z powrotem na ośrodek. Pozostałe zwierzęta nie są dla nas dostępne, ale co mam nadzieję będzie dla mnie dostępne, to finał tej gry, bo już nie ma tak naprawdę więcej nic do roboty, więc jedźmy zatem z powrotem na chatę, mamy wszelakie informacje. Co prawda teraz Sara będzie musiała się troszeczkę przed nami wytłumaczyć, ponieważ Linda sugerowała, że CJ znowu się z nią zabawia, czyli już mają jakąś historię, która ich łączy i ona musi się teraz z tego po prostu wytłumaczyć. Sara, co żeś odjebała? Damn, you look awful. Fuck you. Why didn't you mention that you slept with CJ? Is he your source? How do you know? Answer. Well, kind of. Przez łóżko na frontową jakby stronę gazety? Instead, I got a bag over my head and a syringe with a tranquilizer. What if I tell you I found a floppy disk in his locker? Would it be easier for you to guess the password? Oh, shit. Why didn't you say that earlier? A skąd ja miałem wiedzieć, że cokolwiek ci to powie, kobieto? Paul, we need to hurry. You're about to be paralyzed and then you'll mutate. But we can still save you. Oh. I'm gonna send the poison formula to your PDA right now. Aha, okej. Okay. Oh, there's no time for that. Nie no, odbierzmy telefon, zobaczmy kto tam jest. O kurwa, moja ręka. Paul Connolly. Idiot, moron, asshole. What the hell did you tell that bitch, CJ's wife? Ile emocji w jego głosie. You have to do everything they tell you. Do you know what I'm going to do with you now? Fuck you. You've already done everything. I have a parasite inside me that turns me into a mutant. So that's how it is. You probably noticed that the animals didn't touch you. It's because of the parasite. Only thanks to it, they see you as one of their own. In short, Paul, you've messed up a lot. But it can still be fixed. Finally send that bitch to the grinder and wait for me at the entrance. O kurwa! Then will you get the antidote and maybe keep your job. Stop! Zapomniałem zrobić jedną rzecz! Zapomniałem! Metzger? What did he say? Czekaj, kurwa, mam ważniejsze rzeczy do roboty! Nie, nie będę jej zabijał! Czy ja naprawdę będę miał teraz taki wybór? Czekaj, kurwa! Zabij! Nie będę powtarzał tego słowa. Czekajcie, muszę jechać do pingwinów! Zapomniałem wessać pierdolonego pasożyta, który leżał tam na ziemi! Pozwoli mi? Proszę, pozwól mi jechać! Tak, pingwiny! Wypierdalam stąd! Holy shit! What's happening? Nie! Nie! Co ja zrobiłem? Nie! 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 Zjebałem sobie grę! Nie! 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 To nie był ten ending, który chciałem zobaczyć! Nie! Ja pierdolę! Bad ending! Dostępne nowe zwierzę! Nie! Ja chcę... Oho, chuj! Super, zebra! O Jezus Maria, tyle zwierząt do ogarnięcia! Łosie, zebry, słonie tam też chyba były, hipopotam! Oj, ja pierdolę, a było tak dobrze, ale zapomniałem wessać tego pasożyta. Coś czuję, że to by było za mało. Stwierdziłem, że muszę tam wrócić, ale nie sądziłem, że pójście do tego jebanego pociągu mi grę zakończy. Ani jej nie zabiłem, ani nic. Coś tam nawet nie przeczytałem tego. O, mogę nową grę zwykłą odpalić, żeby jeszcze raz przejść przed podstawkę i przez standard. O Jezus, nie. To się potoczyło najgorzej, jak mogłem sobie wyobrazić. Kurwa. No cóż. A to powiem wam tak, moi drodzy. Uwaga, niespodzianka. Udało mi się zdobyć save'a od Przemysława w momencie, w którym się podejmuje decyzję, czy odebrać ten telefon, czy zagadać do Sary na temat tego całego przepisu na zrobienie leku. Nie jest to super optymalna sytuacja, ponieważ drugi syn pasożyta nie wykonał jednej rzeczy, którą zrobiłem ja, czyli nie zadzwonił do żony, żeby ostrzec ją przed niejedzeniem tego mięsa. Tak więc nie wiem, jakie będziemy mieli tutaj zakończenie,
zakończenie, aczkolwiek możliwe, że niestety żonka i dzieci tego nie przeżyją, ale przynajmniej zobaczymy, jak wygląda ta sytuacja, kiedy się wszystkiego totalnie nie spierdoli. Tak więc zapraszam was do dalszego oglądania. Nawet tego nie odbieram. O, po prostu wejdźmy z nią w interakcję. Even those already parasitizing living organisms will die. Klasyczny schemat pasożytów. Nowa notatka, nowy dostęp. Dobra, jaka notatka? Dowiedziałem się, że krew samicy pasożyty jest kluczowym składnikiem. Jej feromony zakłócają regenerację bestii i pozbawiają ją ochrony. Te związki są sednem jej śmierci. Pozostałe składniki formuły to jedynie katalizatory. Bez krwi samicy nie zadziałają. Dostęp do magazynu pasożytów. Nakarm zwierzę zainfekowane i tak dalej. Trochę niektóre rzeczy inaczej Przemysław robił w swoim playthrough, ale ogólnie mniej więcej jesteśmy na dobrym etapie, bo wszystkie pasożyty są zebrane. Tak więc jest git. Ale gdzie jest magazyn pasożytów dokładnie? Nie wiem, gdzie powinienem się kierować, szczerze mówiąc. Ale no, jedyne drzwi, powiedzmy, które mi do głowy przychodzą, są tutaj po drugiej stronie, więc może w tym miejscu? Nie wiem, jakby czy moja ręka teraz zadziała, żeby to otworzyć? Nie. Gdzie jest magazyn pasożytów? Nie do końca jakby rozumiem, gdzie on się niby znajduje. Wewnątrz naszego tego? Gadżet... Boże, wewnątrz naszego pociągu jest magazyn pasożytów? Gadżet trolley, tego nie wyciągnę, tego nie wyciągnę, tego nie wyciągnę. Gdzie jest magazyn pasożytów? Czy jestem jakby upośledzony tak troszeczkę leciutko? Może jest gdzieś tutaj na dole? Tylko go nie zauważyłem z jakiegokolwiek powodu. Powiedziałbym, że magazyn pasożytów powinien być gdzieś tutaj chyba na dole. Ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie się kierować, żeby w ogóle go znaleźć. Magazyn pasożytów. Dostęp do magazynu. Otwórz magazyn z pasożytami, zdobądź krew, przygotuj trutkę, oddaj truciznę Sarze. Moja ręka jest już przepotężnie zmutowana. A ja muszę znaleźć magazyn pasożytów. Tylko, że nie jest to oczywiście takie proste, jak można by pomyśleć. Czekajcie, exit, nie exit, no do wyjścia tutaj kierować się nawet nie powinienem. To jest wyjście, tutaj daliśmy żonie tajemnicze mięso. Nie ma co nawet wracać do tego tematu. Gadżet trolley, brick trolley. Gdzie jest magazyn pasożytów? Gdzie ja ten dostęp mam w ogóle? Może w tamtą stronę? Nie, no tamto nasz pociąg wyjeżdża, żeby ruszać na nasze misje. Jak sobie to tutaj dziabnę, to gdzie jest magazyn pasożytów? Ja jestem dziwny. Może gdzieś tutaj? Welcome to the zoo. Nie mam żadnej mapy, nie mam niczego, co by mi podpowiedziało. Sara? Żadnych więcej informacji dla mnie nie masz? No nie, zdecydowanie nie. Może któraś z tych lodówek, albo ta szafeczka? Albo tutaj? Gdzie jest ja autentycznie potrzebuję chyba pomocy. Jedyne drzwi... A ty... A może jak wsiądę do pociągu, to będę miał opcję jakby pojechania do magazynu pasożytów? Tu jest ten filtr by waste, ale to nie jest to. Tutaj mamy tylko te jelitka. Ja pakowałem te pasożyty gdzieś do wnętrza pociągu, więc może powinno je odsysać i gdzieś wewnątrz pociągu je ładować. To chyba jedyne, co mi do głowy przychodzi tak naprawdę. Ale tutaj nie. Interakcja. Któryś z tych pomieszczeń? Jeżeli wejdę sobie w jeżdżenie, no to mamy ośrodek żyrafa. Nie, nigdzie nie jedziemy. Wiem, co się stanie, jeżeli pojadę. Tutaj jest... O, tutaj magazyn pasożytów! Nawet nie wiedziałem! Ty, czekajcie. Wykryj pasożyta i wyciśnij go, aby stworzyć truciznę? Informacja. O kurwa, jak rozpoznać samicę? Tak ważne, żeby była samica. Mamy, widzę, trzy rodzaje. PSMA, IVMB albo MIMY. Pasożytniczy gatunek z unikalną zdolnością samic do zapładniania się przez wielu samców. Samce nie rywalizują ze sobą, lecz okazują zainteresowanie samicą. Taka strategia rozmnażania zapewnia wysoką efektywność i zdolność przystosowania się do różnych warunków środowiskowych. Jak ja mam w ogóle na podstawie tych... Powiem wam, jak na razie, to powiedziałbym, że te dwa, ten lewy i prawy, dobierają się do tego środkowego. Ale przerażająco wyglądają w ogóle. Cztery łapy, jakieś jeszcze niby nóżki, morda taka długa, trypofobia się odpala. Wykryj pasożyta i wyciśnij go. Co ja tu mam w ogóle kliknąć, żeby odpowiednio wycisnąć? Czym jest to, a czym jest to? Nie wiem, czy ja mogę nimi, nie wiem, kręcić w tej chwili? A mogę ich pozamieniać teraz. O, mogę nimi kręcić, żeby zobaczyć, co one tutaj jakby robią ze sobą, co? A, dobra, umieściłem je teraz wszystkie obok siebie, co? Okej. No ewidentnie ten, który w tej chwili jest na środku, wydaje mi się, że te dwa pozostałe do niego lgną. Ale jeżeli zamienię ten z tym, to ten z prawej nadal lgnie do tego, który przed chwilą był na środku. Dobra, ale dobra. Samce nie rywalizują ze sobą, lecz okazują zainteresowanie. No dobra, a drugi gatunek. Ten gatunek pasożytów wyróżnia się szczególną zdolnością adaptacyjną i strategią rozmnażania. Samice odgrywają aktywną rolę w poszukiwaniu samców, eksplorując otoczenie w poszukiwaniu odpowiedniego partnera. Samce natomiast pozostają bierne, nie wykazują aktywności. Okej.
Okej, dobra, czyli samice tutaj będą się dobierały do samców, ale samce będą bierne. Jak na razie nadal jestem przekonany, że ta w środku to może być samica, ponieważ lewy i prawy się do niej dobierają zgodnie z tym pierwszym. A trzecie, unikatowy gatunek, przy którym samce wykazują dużą agresję i nie tolerują konkurencji między sobą. Aktywnie walczą o prawo do partnerstwa, stosując przemoc, aż pozostanie tylko jeden ocalały. Samica czeka, aż zakończy się selekcja. Okej, czyli zakładając... No dobra, jeżeli teraz przekręcę te... Okej, to wydaje mi się, że tak to będzie, bo jeżeli to jest samica, jeżeli tych zamienię w tej chwili i na przykład tych sobie przekręcę i tego przekręcę, okej, samce ze sobą nie rywalizują, bo zakładam, że te dwa, które w tej chwili z prawej umieściłem, to są samce, one mają siebie w dupie, więc to nie jest typ trzeci. Jeżeli tym przekręcę w tej chwili, no to mamy to, okej. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że jak tym teraz wszystkim pokręcę, jeżeli tych zamienię, że samica to jest ta środkowa i to jest typ pierwszy, ponieważ te dwa boczne samce będą o nią walczyły. Jeżeli zrobię tak, samica by się dobierała... Samica, jeżeli to byłby typ drugi, to by była jedna samica, która dobiera się do samców. Dobra, YOLO, środkowy. Mam nadzieję, że wybrałem odpowiedniego pasożyta i że to był ten typ pierwszy. Troszeczkę pogmatwałem moje rozumowanie, które próbowałem wam przedstawić, ale to chyba będzie to. Moment, przygotuj trutkę. No tak, ja to muszę przy swoim komputerku zrobić. Zobaczymy, jak to się skończy. Może będziemy mieli nawet okazję zobaczyć tę całą matkę. Ale mam nadzieję, że o to chodzi. No tutaj mam cały jakby mój uspokajacz, dawka śmiertelna. Tererere, będę miał to gdzieś. Trucizna dla matki. A czekajcie, moment, przecież ja ją wycisnąłem, to ja rozumiem, że muszę ją teraz jakby zabrać gdzieś stąd. Tak, muszę zabrać fiolkę. Mamy pasożyta! Jego krew! Nie jestem pewien, czy krew, czy nie całego pasożyta w formie małego smoothie. No ale dobra, trucizna dla matki. Mam szczerą nadzieję, że wybrałem dobrego, że to jest samica, bo jeżeli źle wybrałem i to nie jest samica, no to matka nie zginie. Zginą wszyscy pewnie dookoła. Nadal nie wiem, jak matka wygląda. Strzelałbym, że to może być po prostu powiększona wersja małego pasożyta, ale to się zaraz okaże. Poison is ready. What's next? Here's the injector. But I'm afraid we have a problem. Only Doc has access to the biometric lock from the mother's enclosure. And the mother must take poison with food. But the food must be alive. Strzyknąć truciznę Sarze czy sobie? Sobie? I'm sure there must be another way. Let's go to the mother's enclosure. Chyba jedyna opcja, jaką tutaj mogłem mieć. No nie będę tego Sarze wciskał. Paul, you're about to be paralyzed. Czy ona mnie teraz zje? You need to do it. No, I'll do better. I'll shed light on this shit. Just wait for the doc. This is doc. Master. Niech strzelą w tego doktorka, niech jemu kurwa wcisną tą truciznę, to będzie najlepsza opcja. Wrzucić go tam do środka, jelo. Czy ona mi dała tą truciznę? Ty, co jest w tym worku, nasza żona? Mother, my girl, it's lunchtime. What the hell? Let's go! Kurwa, ale ogłuszenie! Dobra, szybko, dźgaj go w dupę, jaka łapa długa, Jesus! Okej. Co, matka wpierdoli teraz doktorka, który dostał truciznę? Jezus Maria! To było coś więcej niż powiększona wersja mojego pasożytka. Wyżegamy go! Jaki kurwa wielki! Jeszcze gołą stopą go zgniotła. Żyjemy? I'm okay. Don't forget to grab the camera with the evidence. I'm going to my daughter. My name is Sarah Watkins, a journalist from Pine Valley. Everything recorded on this camera is authentic and will serve as evidence in my investigation against the CMS Watkins Corporation. You can go to hell, Dad.
Co? Skąd ten wątek w ogóle walki ze swoim starym? Okej, okay, chyba się udało, chyba to jest ten ending, do którego dążyłem cały czas. Paul uratował Sarah i pomógł jej w śledztwie, jednak nie zadzwonił do Lily, co sprawiło, że przyszła do ZOO z posiłkiem mięsnym, wpadając w ręce Doka. Lily nie żyje, plan Sarah zadziałał, udało się jej wstrzyknąć Dokowi truciznę. Trucizna została przygotowana prawidłowo, matka zmarła. Mutacja Paula została zatrzymana, on uzyskał swoje zmysły, w pośpiechu opuścił ZOO, wrócił do swojej córki. W międzyczasie Sarah uzyskała to, czego chciała, dowody przeciwko korporacji Watkins skierowanej przez jej ojca, no tak, dlatego córka Paula, Gina, nie od razu dowie się, co się stało z jej matką tamtego dnia. Z czasem znajdzie artykuł Sarah w internecie i odkryje straszną prawdę. O, no nie jest to najlepszy ending, jaki można mieć, ale jest! Ale jest! Dostępne nowe zwierzęta. To jest jakby bardziej do zaakceptowania ending, moim zdaniem. Byłoby, mam wrażenie, perfekcyjnie, gdyby tylko, kurwa, Przemysław zadzwonił do tej żony. Teoretycznie mógłbym do tego wszystkiego doprowadzić, gdybym wgrał mojego save'a, jeszcze raz zrobił walabie, pingwiny i jakby odtworzył moje kroki, ale powiedziałbym, że to jest jakby satysfakcjonujące wystarczająco. I nie wiem, czy w tej chwili wymaga kolejnego podejścia, szczególnie, że z tego co wiem, to po prostu mamy inne zwierzęta, inny rodzaj rozgrywki, a nie zmienia się nic fabularnie. Tak więc to można uznać za koniec tego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie, moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. ZOO Ochodzic, ciekawy tytuł. Ciekawe, czy będzie dwójka, może rozwiną tę część, to się okaże. Dajcie znać, jak wam się podobało. Pies mi szczeka, a ja się żegnam. Bye, bye.